Bum-bum-bum, bum-bum, bum-bum. O, cześć, dobrze, że jesteście. W poprzednich odcinkach o rekurencji analizowałem algorytm zadanie z Matury Teoretycznej z 2017 roku. W drugim odcinku dokonałem implementacji tego w, przy, przy pomocy konkretnych języków programowania. To już było ponad zadanie maturalne, bo zadanie maturalne jest matury teoretycznej, gdzie wykonujemy tylko część, część na papierze, część teoretyczną. No więc odcinek pierwszy jak najbardziej dotyczył pierwszej części zadania. Odcinek drugi był taką troszeczkę dygresją, takim odskocznią od tej części teoretycznej. No a teraz wracam do drugiej części zadania. Przypomnę zadanie, zadanie wygląda w ten sposób. No i jest to algorytm. Jest to algorytm, który został podany w pseudokodzie, i no, jak okazało się później, jest dosyć łatwo go przetłumaczyć na prawdziwy język programowania. No ale ten algorytm na zadaniu teoretycznym mamy przeanalizować. No i pierwsza część zadania, właśnie w pierwszym odcinku. Jeżeli nie oglądałeś pierwszego odcinka, to wróć do tego pierwszego odcinka, bo tam analizowaliśmy dokładnie, jak to działa. No i wypisywaliśmy tutaj te wartości, które, które są odpowiedzią. Jaki wynik da algorytm dla konkretnych liczb? Dla dwójki, przepraszam, dla jedenastki, dla 2, dla, dla trzynastki coś nam tam wyszło, dla 21 coś wyszło innego, i dla 32 jeszcze coś innego. Jeżeli dobrze pamiętam, to dla 32 było minus 4. Więc algorytm się wykonuje, no i mamy go przeanalizowany, i mamy wyliczone, co wychodzi dla konkretnych wartości. No i przechodzimy teraz do drugiej części zadania, bo zadanie składa się z trzech części. Z 3 albo 4, w każdym razie druga część zadania już jest bardziej skomplikowana. Tu już nie tylko trzeba rozumieć, jak działa ten algorytm, ale jeszcze w dodatku trzeba przeczytać ze zrozumieniem treść zadania, która nie jest łatwa. No i zastanowić się już, jakie jest działanie tego algorytmu, co on robi i odpowiedzieć na pytanie. Nie wyprzedzam, przeanalizujmy. Dana jest dodatnia liczba całkowita k. No, dla tych, którzy nie lubią właśnie operować na takich rzeczach jak całkowite liczby, k, n, no to tu jest kłopot. Czyli mamy jakieś k, to k nie ma związku na razie z algorytmem. Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita x? I tu jest to x, które właśnie jest podawane do algorytmu. Więc jakie jest najmniejsze x, dla którego obliczanie wartości licz Wymaga dokładnie k wywołań funkcji licz. Licząc także pierwsze wywołanie tej funkcji. No i prawda, przykład dla licz 13 są cztery wywołania funkcji, no i mamy cztery odpowiedzi, która jest prawidłowa dla dowolnego k i dowolnego x. No, trzeba się tutaj właśnie w tych ogólnych rzeczach. Obracać. Pierwszy błąd, jaki możemy chcieć zrobić, to tak, skoro licz 13 wymaga 4 wywołania, no to szukamy, która z tych wartości da nam 4 wywołania, dla, znaczy da nam 13 dla 4 wywołań. No, okazuje się, że żadna. Ponieważ co mamy? Mamy tutaj, mm, mamy tutaj kado do potęgi drugiej, czyli 4 do drugiej, tak 4 razy 4 to jest 16. Czyli na pewno to nie będzie prawidłowa odpowiedź, bo dla trzynastki są cztery wywołania? No właśnie. Teraz tak. 2k minus 1, czyli 2 do potęgi 4 minus 1, czyli 2 do potęgi trzeciej. No i to się równa 2 razy 2. 4 razy 2 to się równa 8. No tutaj mamy. K, czyli 4 plus 1, czyli 5. No i 2 do potęgi czwartej, czyli 16. No i żadna z tych wartości nie daje 13. Czyli trop, trop myślenia, na który moglibyście wpaść, mam nadzieję, że nie, że prawda, podnoszę to K do potęgi i zobaczę, które mi da 13, to nie jest ten trop. Musimy się zastanowić inaczej. Co tu się dzieje w tym algorytmie i dlaczego dla trzynastki są 4 wywołania, no, i ile wywołań jest w ogóle dla innych liczb? No, i jeżeli będziemy sobie to analizować, to co się okazuje? Okazuje się, no na przykład spróbujmy sobie dla tej trzynastki to rozpisać. 13 było dzielone przez dwa. Przypominam, że w tym algorytmie jest dzielenie przez dwa, aż dojdziemy do, yy, dojdziemy do jedynki. Czyli 13 przez dwa to jest 6, przez dwa to jest 3, przez dwa to jest 1. No i doszliśmy do jedynki, czyli są cztery wywołania, tak? Licz 13, potem licz od 6, licz od 3, licz od jedynki. No i to już zwraca nam odpowiednią wartość. No i ile tych wywołań właśnie będzie? Okazuje się, że jeżeli dzielimy przez 2, no to tak jakbyśmy to rozkładali na kolejne potęgi liczby 2, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli 12, to jest dokładnie dalej to samo, 6, 3, 1, tak? Jeżeli będziemy mieli 14, to jest 7 yy, przez 2, to jest 3, mamy 1. Jeżeli będziemy mieli 15, no to jest to samo. 15 przez 2 to jest znowu 7, 3 i 1. I 16 przez 2 to jest 8 przez 2 to jest 4, przez 2 to jest 2, przez 2 to jest 1. I popatrzcie, tu już wskoczyła dodatkowa wartość. Bo tych podzieleń będzie tyle, ile jest potęga liczby 2 mieszcząca się w tej liczbie. I to trzeba zauważyć. Tak? 13 to jest inaczej 2 do, 2 do trzeciej, tak? tak, 2 do 3. Bo 2 razy 2, razy 2, razy 2. Jak 2 do 4, to już jest 16, to już jest następna pozycja. Czyli przy 16 już będzie 5 tych odpowiedzi. Przy 17 będzie 5, przy 18 będzie 5, przy 19 będzie 5 i tak aż do 32, gdzie wskoczy nam 6 tych wywołań. Bo każde dzielenie przez 2 wyciąga z całości jedną dwójeczkę, jedną potęgę dwójki. Czyli możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie już wstępnie że to będzie któraś z tych odpowiedzi albo odpowiedź B albo odpowiedź D i obydwie te odpowiedzi są na maturze punktowane tylko jedna z nich jest trochę tylko bliska prawdy za jeden punkt a jedna z nich jest taka prawdziwa za dwa punkty no dlaczego dlatego że właśnie no już można po tej czwórce zgadnąć ale chociażby licząc tak jeżeli mamy dwa do trzeciej czyli no, odpowiedź byłaby by tutaj D. No to 2 do 3 dla 13 nie, bo dla 13 są 4 wywołania. Czyli mamy o jedno wywołanie więcej niż potęga dwójki. Dla 13, gdzie mieści się w niej potęga dwójki 2 do 3, mamy 4 wywołania. Dla 16, gdzie mamy 2 do 4, mamy 5 wywołań. W, dla mniejszej wartości, na przykład dla siódemki, gdzie się mieści 2 do drugiej, mamy trzy wywołania, tak? Bo 7, 3, 1, tak, tu się to mieści nawet te 7, 3, 1 w, 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 w tym rozwiązaniu. Czyli te ciągi, które powstają, to są ciągi zależne od potęgi dwójki. Jeżeli to zauważymy, no to odpowiedź jest prosta, że prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź B odpowiedź która jest 2 do potęgi k minus 1. No, i tyle w zasadzie tego wyjaśnienia. Mam nadzieję, że już teraz jest to zrozumiałe. I mamy kolejne zadanie odhaczone. No nie jest takie jakoś specjalnie trudne, ale trzeba zauważyć po pierwsze tę zależność, że to jest dzielenie przez 2, więc to są kolejne potęgi liczby 2. No i poza tym trzeba zrozumieć tą treść zadania. No, treść zadania jest tutaj dość taka, Skomplikowana dla osób, które nie lubią się poruszać w n, k, x w takich abstrakcyjnych wartościach. Tak? No jest taki dowcip o matematykach. Jak matematyk wyobraża sobie przestrzeń pięciowymiarową? No bardzo prosto, wyobraża sobie przestrzeń n-wymiarową i podstawia pod n5. No, ten dowcip śmieszy tylko matematyków, ale no cóż, tak to jest. I dlatego musimy się niestety nauczyć takiego matematycznego myślenia. Musimy się nauczyć myślenia, w którym będziemy analizować tego typu zadania. No cóż, zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć i pa.